być zameistą, by wreszcie wyjaśnić sobie wszystko. Im dłużej przywódcy trwała ich rozmowa, tym bardziej dało się słyszeć, że obaj wierzą w Boga. To łączyło ich na pewno i pewnie jeszcze nie jedno, bo jeśli w coś wierzysz, to kontrasty bledną. Im dłużej tak gadali, polewając przy tym, spiryt kazał im zaśpiewać niczym duch przeczysty. Pieśń rozległa się daleko, aż usłyszał ją buddysta, który mieszkał w małym domku tuż nad samą rzeką. Pieśń wzruszyła go do głębi i wyrwała z medytacji. Wyczuł moment doskonały, by obnażyć swoje racje. Do kompanii się przyłączył, gdy butelka była pusta. Moi drodzy, znakomicie teraz wiecie, czym jest pustka. To łączyło ich na pewno i pewnie jeszcze nie jedno, bo jeśli w coś wierzysz, to kontrasy bledną. Ludzi we wsi było wielu, każdy coś tam sobie myślał, każdy coś tam wierzył, każdy też coś przeżył. Więc nie warto z tej przyczyny mówić innym, co jest dobre, co jest ważne, co jest słuszne, ani w co masz wierzyć. Za to jedna rzecz jest pewna i pewnie jeszcze nie jedna, że jeśli w coś wierzysz, to kontrasty bledną. Za to jedna rzecz jest pewna i pewnie jeszcze nie jedna, że jeśli w coś wierzysz, to kontrasty bledną.